czwarty powiatowy konkurs na najsmaczniejszy stół bożonarodzeniowy uważam za otwarty. W grudniu w Gołębiewie Średnim odbyły się zawody na najsmaczniejsze potrawy świąteczne. Nikogo nie trzeba było przekonywać, że zawodniczki prezentowały najwyższy poziom wtajemniczenia kulinarnego. No rzeczywiście zacięta rywalizacja, bardzo dużo kół wzięło udział, jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Komisja miała no, bardzo trudny orzech do zgryzienia, no, ale wyłoniła zwycięzców, z tym, że tak naprawdę to zwycięzcami mogą czuć się wszyscy. Konkurs się naprawdę udał. Dodatkowym punktem programu było przyrządzanie potraw na żywo w wykonaniu starosty powiatu gdańskiego i wójta gminy Trąbki Wielkie. Korzystając z okazji, życzymy wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Polecamy również zobaczyć trzeci konkurs Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy oraz 11 Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.